Pułkownik Józef, czy jestem odwierany na przemienniku? Janko idzie jak po sznureczku, proszę bardzo, czekamy. Witam Artur, również na piątkę odbieram przemiennik, także bardzo elegancko dolatujesz. W takim układzie rozpoczynamy nasze cotygodniowe spotkanie. Tu Stefan Kłebek 7, Ludwik Kłebek Józef. W cotygodniowym komunikacie Zarządu Działu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Krótkofalowców z siedzibą w Wojewódzkim Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego 2 w Kielcach na częstotliwości przemiennika Stefan Roman 7 Wiktor. Witam gorąco i serdecznie wszystkie stacje nasłuchujące wieści Ziemi Świętokrzyskiej w pierwszy dzień, można powiedzieć, zimowy, tak ostro zimowy, zimy Anno Domini 2015. I oczywiście w roku 2015, w którym celebrujemy 85. rocznicę powstania Polskiego Związku Krótkofalowców, 90. rocznicę PARU oraz 25. okrągłą rocznicę uruchomienia właśnie tego naszego przemiennika Stefan Roman 7 Wiktor. Koleżanki i koledzy, w takim układzie rozpoczynamy nasze spotkanie. Chciałbym, jak już powiedziałem wcześniej, poinformować o kilku sprawach, które zajmą tutaj nam chwilę czasu. I tak, wszystkim kolegom, koleżankom, którzy myślą o podwyższeniu swoich kwalifikacji operatorskich bądź przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora radiostacji amatorskich, przypominam, iż 23 maja bieżącego roku o godzinie 10 w delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach przy ulicy Urzędniczej 13 odbędzie się egzamin na świadectwo operatorskie. Także gorąco i serdecznie zachęcam wszystkich kolegów, wszystkie koleżanki, którzy chcą złożyć taki egzamin i, tak jak powiedziałem, podwyższyć swoje kwalifikacje. No, zachęcam do przygotowywania się. Służymy oczywiście pomocą w klubie. W każdy wtorek, w każdy czwartek zapraszamy, jeśli ktoś chciałby skonsultować się w różnych sprawach. Egzamin jest bardzo prosty. Pytania są na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest to test wyboru w języku polskim, także nie ma problemu ze złożeniem takiego egzaminu. Jeśli ktoś chciałby, tak jak mówię, pomocy w tym zakresie, gorąco i serdecznie zapraszam. Jeśli jesteśmy już przy wątku takim Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przypominam również wszystkim koleżankom i kolegom o konieczności sprawdzenia ważności terminu swoich licencji. W przypadku konieczności jej odnowienia potrzebne druki znajdują się na stronie UKE. Można oczywiście mieć, możliwość podwyższyć swoją moc do wysokości 500 W. Konieczna wówczas po złożeniu tych druków będzie wizyta u każdego radiooperatora, pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, także nie będzie tutaj, sądzę, większego problemu, jeśli stacja spełnia warunki. Jak ktoś chciałby mieć te 500 W, to nie ma, ale to nie ma żadnego problemu, sądzę, w podwyższeniu w myśl tych nowych przepisów, które u nas obowiązują. Także gorąco i serdecznie przypominam wszystkim, którym kończy się czas ważności licencji, bo te terminy przypadają gdzieś na kwiecień, maj, po tych naszych egzaminach, w związku z tym, że czas oczekiwania na, jeśli ktoś chce podnieść licencję na 500 W, no to trwa około kilku tygodni, także no luty to już jest takim momentem, gdzie należałoby o to zadbać i złożyć stosowny druk, co by nie mieć, że tak powiem, przerwy w nadawaniu.
koleżanki i koledzy. Jeśli chodzi o ubezpieczenia członków PZK, obecnie nasi członkowie są ubezpieczeni w Kompensie, oddział Łódź. Okres ubezpieczenia obejmuje od 1 lutego 2015 do 31 stycznia 2016. Suma ubezpieczenia, tak zwane radiokasko, wynosi 1000 zł, natomiast suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka do kwoty 3000 zł. Dokumenty polisy ubezpieczeniowej PZK w Kompensa znajdują się w dziale polisy ubezpieczeniowe PZK 2014-2015, także w menu portalu oczywiście PZK Ubezpieczenia pod tytułem Ubezpieczenia. Koleżanki i koledzy, kolejny obóz JOTA 2015, którego koordynatorem jest kolega IZ5DIY, czyli kolega Silvio. To jest kolega z Włoch, który w ALI zajmuje się sprawami młodzieży, czyli Włoski Związek Krótkofalowców. Wystosował kolejne zaproszenie na obóz we Włoszech, który odbędzie się w terminie od 18 do 25 lipca. Jak co roku celem imprezy jest szkolenie, integracja i wymiana doświadczeń wśród młodych pasjonatów krótkofalarstwa, reprezentujących poszczególne stowarzyszenia krótkofalarskie zrzeszone w JAR-u. W programie obozu znajdują się liczne warsztaty, zajęcia integracyjne, prezentacje tematyczne. W tym roku na obóz przyjadą małe drużyny aż z 21 krajów. W związku z tym młodzi, aktywni krótkofalowcy w wieku od 15 do 25 lat zainteresowani udziałem w obozie proszeni są o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń. Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis zainteresowań, dotychczasową aktywność i osiągnięcia krótkofalarskie. Od kandydatów oczywiście wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji podczas zajęć i uczestnictwa w wielonarodowych panelach dyskusyjnych. Kwalifikacji kandydatów na podstawie analizy zgłoszeń dokona komisja pod przewodnictwem prezesa PZK. Odpłatność niewielka. Za udział w obozie wynosi ona tylko 50 euro od osoby. Pozostałe koszty, to jest zakwaterowanie, wyżywienie, podróż, zajęcia, ubezpieczenie, pokrywa organizator z funduszu JAR-u oraz ARI. Od sponsorów, a dla polskiej drużyny również częściowo te koszty pokrywa Polski Związek Krótkofalowców. Zgłoszenia należy nadsyłać do 22 lutego 2015 roku do kolegi SP3 Stefan Ludwik Urszula. Wiadomo, że jak w takich obozach pierwszeństwo zakwalifikowania mają osoby, które dotychczas nie były na żadnym z obozów JOTA. To Stefan Kłebek 7, Ludwik Kłebek Józef, w cotygodniowym komunikacie Zarządu Działu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Koleżanki i koledzy, przypominam również, w związku z tym, że jesteśmy już w lutym, późnialskim o składkach, ale i liczę na to, że nasze grono poszerzy się, myślę tutaj o członkach naszego oddziału, którzy no, radzi byliby, aby nasze grono miłośników radia amatorskiego poszerzyło się. W związku z tym zachęcam do wstępowania w szeregi PZK i naszego świętokrzyskiego oddziału terenowego. Koleżanki i koledzy, za nami rok 2014, jak już w poprzednich komunikatach mówiłem, wchodzimy w czas rozliczania z KIS-KUS-em. Gorąco i serdecznie polecam oczywiście łaskawej pamięci nasz świętokrzyski oddział terenowy PZK, aby wypełnić w stosownej rubryce numer tutaj, numer naszej organizacji
i wpisać docelowo odbiorcę tego 1% odpisu jako organizacja pożytku publicznego nasz świętokrzyski oddział terenowy PZK. Także gorąco i serdecznie zachęcam. Jak wszyscy wiemy, posiadamy na swoim stanie 5 przemienników, przypomnę SR7V, SR7KI, SR7UVK, SR7KP i SR7BKI. Koszty są spore utrzymania tego, jeśli chodzi o części i anteny głównie, bo to jest największy problem. Cała reszta to jest praca społeczna wszystkich tutaj kolegów, którzy palają się elektroniką, także no niestety pewne rzeczy kupić trzeba, w związku z tym polecam się tutaj łaskawej pamięci w tym zakresie. W związku z tym jesteśmy niewielkim oddziałem. Koleżanki i koledzy, Caravan Tour 2015 trwa w najlepsze, czyli pod zacnym przywództwem Przemka SP7VC przy udziale naszego kolegi oddziałowego Jurka SP7TF. Koledzy przebywają na J8, czyli Union, a jeśli chodzi o oznaczenie AJ-y, to jest NA025 na Karaibach. Koledzy od czasu do czasu są słyszani, także gorąco i serdecznie zachęcam do pracy i do zrobienia QSO z naszymi kolegami. Kolega Przemek, jak już wcześniej mówiłem w poprzednich komunikatach, bardzo sprawnie i szybko potwierdza QSO via LOTW i via biuro wysyła kartki. Koleżanki i koledzy, nasz kolega Przemek SP8SIW w towarzystwie Dominika 3Z3DX, Jorga TI2HMJ i Dimy RA9USU będą aktywować Kokos Island od 16 lutego do 23 lutego, oczywiście bieżącego roku. Jest to 26 pozycja najbardziej poszukiwanych DXC. Od 6 lat w ogóle nie aktywowana. Koledzy będą pracować pod znakiem TI9/3Z9DX, także koledze Przemkowi i przyjaciołom, którzy się udają w dniu jutrzejszym na tą wyspę, czyli początek podróży z Rzeczypospolitej, życzymy udanego lotu, wielu udanych łączności, wielkiej przygody i oczywiście miłego i szybkiego powrotu do kraju pod koniec miesiąca lutego z bagażem wielkich doświadczeń w zakresie DXowania z tak oblężonego podmiotu DXCC, jakim na pewno będzie Coco Island. Koleżanki i koledzy, przypominam również o tym, iż w dalszym ciągu są drukowane Świat Radio i oczywiście w formie elektronicznej EMKQTC. Zachęcam gorąco i serdecznie do czytania prasy i literatury, oczywiście, która jest tutaj w formie elektronicznej i papierowej w naszym środowisku rozpowszechniana. Przypominam również, że w dalszym ciągu pracują stacje, 12 stacji celebrujące obchody 85. rocznicy PZK oraz 90. rocznicy powstania JAN-u. Koleżanki i koledzy, teraz segment, którego za bardzo nie lubię, nie przepadam za takim segmentem, niemniej jednak czas i oczywiście historia, która kołem się toczy, odciska różnego rodzaju piętno na nas. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą z naszego środowiska. Również to oczywiście wszystko ma miejsce i co by się nie powiedziało, żal jest ogromny, jak odchodzą zacni ludzie. Koleżanki i koledzy, w dniu
1 lutego 2015 roku zmarł kolega Jan ST5XM, współautor bardzo popularnego podręcznika dla krótkofalowców, wydawanego w latach 60. i 70. ubiegłego wieku pod tytułem Poradnik radiooperatora krótkofalowca. Było to jedyne źródło wiedzy krótkofalarskiej na terenie SP w tamtych czasach. Dzięki tej publikacji bardzo duża rzesza kolegów, miłośników radia zdobywała podstawy wiedzy krótkofalarskiej. Pogrzeb kolegi Jana odbył się w Mińsku Mazowieckim w minioną sobotę. Również w dniu 3 lutego 2015 roku w wieku 86 lat po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas kolega Zdzisław SP6 Ludwik Barbara, wychowawca wielu pokoleń krótkofalowców, autor wielu książek, artykułów, konstrukcji amatorskich, wieloletni członek zarządu głównego PZK, prezes Polskiego Klubu UKF, prezes Sudeckiego Oddziału Terenowego nr 13 PZK. Początki jego działalności krótkofalarskiej sięgają aż lat 40. XX wieku, kiedy to stał się aktywnym członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców Oddziału Łódzkiego. Współtworzył kluby krótkofalowców przy Politechnice Łódzkiej. Uczestniczył jako delegat w zjazdach PZK już w 1950 roku i w zjeździe reaktywującym PZK w 1956. Był delegatem na zjazdach od 1958 roku do 2005. Należał do grona członków założycieli Polskiego Klubu UKF, którego był wieloletnim, jak już mówiłem wcześniej, bardzo aktywnym prezesem. W roku 1978 zaprojektował i wdrożył do masowej produkcji antenę Jagi, znaną jako antena SP6LB. W tym samym roku wydał książkę Amatorskie anteny KF i UKF. 10 lat później ukazała się jego druga książka, Poradnik UKF-owca. Książki te oraz antena SP6LB pozwoliły setkom krótkofalowców aktywować się na pasmach UKF. Przez bardzo wiele lat publikował artykuły techniczne, tłumaczenia artykułów w czasopismach krótkofalarskich, Krótkofalowiec Polski, Radioelektronik, do prawie ostatnich dni w świecie radio. Kompetencje Zdzisława sprawiały, że reprezentował nasz związek na konferencjach pierwszego regionu Jaru, m.in. w Warszawie, w Dechamp, Tel Awiwie, Lillehammer, San Marino i Davos. To tylko część jego dorobku i wielorakich dokonań. Przedstawienie całego krótkofalowskiego dorobku zajęłoby oczywiście i wymaga, co by się nie powiedziało, osobnego opracowania, na które ze swej strony liczę, że ktoś z naszego związku zadba o to, ktoś z grona przyjaciół, którzy razem z kolegą Zdzisławem SP6LB i oczywiście z kolegą Janem SP5XM mieli, że tak powiem, po drodze. Będzie nam brakowało kolegów, ich wiedzy, ich doświadczenia, zaangażowania w sprawy naszego polskiego krótkofalarstwa. Niech spoczywają w pokoju, natomiast wyrazy współczucia dla rodzin zmarłych kolegów składam w imieniu własnym i całego środowiska krótkofalowców Ziemi Świętokrzyskiej. Koleżanki i koledzy, w kalendarzu zawodów krajowych jest kilka imprez i tak tradycyjnie jutro, wtorek, 10 lutego od 18 do 22 kolejna próba SPAC, tym razem w paśmie 70 cm. Najbliższy czwartek, 12
lutego od godziny 16 do 18 UTC. Kolejna tura MPR-ki na KF-ie w paśmie 80-metrowym emisjami CW i SSB. Również we czwartek od godziny 18.22 kolejna próba SPAC, tym razem w paśmie 6-metrowym. W najbliższą sobotę w paśmie 80-metrowym emisjami CW i SSB od godziny 7 do 7.59 kolejny PGA test. Natomiast od godziny 17 do 18 w sobotę w paśmie dwumetrowym w FM-ie lubelski maraton UKF. W zawodach międzynarodowych polecam właściwie jedną imprezę, wielką imprezę, można powiedzieć bardzo wielką imprezę 48-godzinną, czyli sobota, niedziela, 14-15 luty od godziny 00 w sobotę do 23.59 w niedzielę emisją RTTY CQ WW WPX RTTY Contest. Ja bym miał tyle, jeśli jest kolega Andrzej z P7 ASZ. Bardzo proszę Andrzeju, co tam ciekawego w DX-ach słychać? SP7 ASZ, SP7 LQJ. Czyżem LQJ, SP7 ASZ, jestem odbierany. Tak, na piątkę, bardzo proszę. No, dobry wieczór, witam wszystkich słuchających. W DX-ach, no to oczywiście Navassa Island, K1 November. Bardzo aktywni na wszystkich pasmach, no na wyższych pasmach to troszkę słabe sygnały są tutaj u nas w Polsce i okienka raczej krótkie w otwarciach, natomiast dolne pasma, szczególnie 3,5-7, no to przez całą noc można ich usłyszeć z dobrymi sygnałami. Również wczoraj w niedzielę bardzo dobry sygnał na 1826,5 w godzinach, no na wschodzie słońca najlepiej było słychać. Mają już 87 tysięcy łączności, będą to jeszcze przez piątek aktywni, częściowo w sobotę i w niedzielę już robią QRT ze względu na transport, który mają zapewniony, troszkę skrócona będzie ta ekspedycja. No, sądzę, że 100 tysięcy łączności uda im się przeprowadzić z tego trudnego na pierwszym miejscu poszukiwanych podmiotów. Nerwanda 9X-ray 0 Papa Jęki będzie aktywny ponownie od 10 lutego do, czyli od jutra do 2 marca przez 100 watów 20 do 10 metrów QSL SM7 CPY. Juan Fernandez, duża grupa, znak 3 Gustav 0 Zulu Charlie, 160 do 6 metrów 24 luty do 3 marca QSL F1 ULQ. San Bartolomeo FJ, zapowiadana aktywność 11-17 luty. San Martin 18 luty do 16 marca, znak PJ7 Alfa Alfa. I San Anders 5 Juliet 0 Bravo 31 marca do 4 kwietnia, to troszkę późniejszy termin. Ja bym miał tyle, Janku, jak to zaleciało, SQ7 LQJ, SQ7 Adam, Stefan Zygmunt. SQ7 LZ, SQ7 LQJ, dzięki Andrzeju, wszystko doleciało w 100%, nie ma żadnego problemu. Ja bym tutaj jeszcze w sprawach różnych jedno zdanie, ponieważ tutaj kolega napisał na gadu-gadu, na komunikatorze. Wrócić chciałem do przemiennika SR7 Wiktor. I tak, pierwsze pozwolenie, które otrzymał zarząd oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców Kielce, przy mieszczący się wówczas przy Alei 9 Wieków Kielc numer 6, to jest, no można powiedzieć, naprost Bóźnicy, tam w tamtym budyneczku, tam się mieścił się Polski Związek Krótkofalowców, zostało wydane
7 lipca 1990 roku. Osobą odpowiedzialną za pracę i stan techniczny przemiennika był Marek SP7DQR. Prace oczywiście nad przygotowaniem prowadziło kilka osób, aby ten przemiennik mógł stanąć w dwóch miejscach. I tak część pierwsza, nadawcza, stała w Hucie Szklanej w ośrodku wypoczynkowym Polmozbytu Jodłowy Dwór, natomiast część odbiorcza w radiowo-telewizyjnym centrum nadawczym na Świętym Krzyżu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o to pozwolenie. Oczywiście w imieniu wtedy instytucji, która wydawała pozwolenia, to był Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Radiowej, podpisywał pan Boliński, okręgowy inspektor. Szczegółowy, że tak powiem, schemat tego przemiennika i pozwolenia postaramy się zamieścić na stronie SP7 Paweł, Karol i Irena. Ja bym miał tyle. W takim układzie przechodzimy do spraw ogólnych zapytań. Sprawy różne. Bardzo proszę, jeśli ktoś chciałby podzielić się jakimiś informacjami bądź o coś zapytać, gorąco i serdecznie zapraszam. Mikrofon pozostawiam wolny, tu SQ7 Ludwik Kłodek Józef. SQ7 KXA można? Bardzo proszę, Artur. Janku, no przede wszystkim dziękuję ci serdecznie, tobie Andrzejowi. Dziękuję za komunikat. Łączę się tutaj w żałobie po stracie naszych przyjaciół, którzy odeszli do krainy wiecznych DX-ów. Chciałem tutaj jeszcze tutaj przekazać taką informację, bo tu dwa dni temu miałem łączność z kolegą SP9 Violetta Natalia Urszula. To jest stacja z Krakowa, kolega o imieniu Paweł. Przekazał tutaj taką informację, że doktor Celiński z Krakowa, nie wiem czy to przy Akademii Medycznej, czy przy jakimś tam szpitalu, wspólnie z lekarzami ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzają bezpłatny program leczenia łuszczycy. Także no tu jest warte to rozpropagowania. Także kolega Paweł SP9 Violetta Natalia Urszula no tutaj mówił, że jeżeli wejdzie na przemiennik świętokrzyski, to może tu przybliżyć ten temat. W każdym bądź razie informacje można uzyskać. Kolega jest bardzo chętny, bo tą chorobę przeszedł. Jak tutaj oświadczył, jest już wyleczony. No, jeżeli mamy wśród znajomych czy przyjaciół jakąś tam osobę chorą, bo to jest przykra choroba, długotrwałe leczenie, które trwa czasu wykorzysta leczenie. Dał informację, że uzyskać poprzez internet, tylko ja tam przez internet to PL albo QRZ.pl może ta Natalia Urszula mówi, że tam jest jego telefon i no i tutaj można się z nim kontaktować, jest chętny, żeby... Miałem takich znajomych z taką... Znajomych znalazły się dwie osoby. Nie wiem, jeżeli tutaj... Obiecał, że jak będzie mógł wejść na przemiennik i będzie... zabierze. Może on by coś tutaj więcej na ten temat. Dla zainteresowanych QR9 Violetta na to bardzo chętny, żeby tak nie jest radiowa rzecz, ale no także Janku, no tyle tutaj.
mikrofon do Ciebie. Dzięki serdeczne, Artur, za informację, choć jakiś niezrównoważony człowiek, którego tutaj na podstawie, na pełną skalę odbieram, czyli sądzę, że to chyba jakiś kretyn stawia nośną. Także Artur, dzięki serdeczne za informację. Bardzo proszę, kto chciałby podjąć mikrofon. Temat tej uszyty, bo wszystko było przykryte. Nie wiem, jakiś kretyn, ja go tutaj słyszę, znaczy no, na pełną skalę go tutaj słyszałem w Kielcach, czyli to wychodzi na to, że jakiś no, niedorozwinięty osobnik też w mieście wojewódzkim znajduje się. Dziękuję, ale czy tam co istotne doleciało? Tak, wszystko doleciało, dzięki serdeczne. Bardzo proszę, może ten koleżka, który jest taki zdolny, odezwie się, albo jeśli ktoś ma jakieś informacje, zapraszam. P7 GTB, tam na temat tej uszycy, no ja tam nic nie odebrałem, tu mam takiego kolegę właśnie, też krótkofalowca, on tam nie odbiera przemiennika, to ja bym mu to przekazał, no ale tutaj nic ja nie usłyszałem. Samą nośną rzeczywiście z Kiel tutaj ktoś zarzucał. To umawiamy się tak, że Artur tutaj, no, telefonicznie, Artur, ale na, no, czekaj, dobra, ja wezmę numer telefonu do Artura i po prostu dogadamy w jakiś tam sposób ten problem, dobra? To jest P7 GDP, dziękuję. Dobra, dziękuję Waldku. Bardzo proszę, kto chciałby jeszcze mikrofon podjąć. Janku, no więc jeszcze ja tutaj wejdę na chwilę. Jak tam masz coś do pisania, pewnie masz, to jest tak. QRZ.pl, znak SP9, Violetta Natalia Urszula. I tam kolega, tam jest numer kolegi, no i on tam już dalej może skontaktować, podać numer do pana doktora, żeby się tam zarejestrować, bo tu no, w najbliższych dniach będzie klasyfikacja tych pacjentów do leczenia. W każdym bądź razie to, co Paweł powiedział, że nawet jak ktoś przyjedzie do Krakowa, to ma zagwarantowany, proszę ciebie, hotel. Także leczenie jest całkowicie bezpłatne. Tak, dokładnie, masz rację. Telefon. Waldek, jakbyś chciał zapisać, jak tam nie trafisz, to 530 930 997. Tak jeszcze, bo nie zdążyłem zapisać. 530 930 997. To tam chyba na policję 997. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Nie, mój chłopak też ma na końcu 997 na komórce, tylko że w innej sieci. Kolega ma na imię Paweł, jak już powiedział, w Krakowie, także to nie ma, nie, na pewno to nie ma to żadnego związku. Pozdrawiam, pośmiałem się trochę. No dobrze, bardzo proszę, kto by jeszcze mikrofon chciał podjąć, zapraszam. W związku z tym, że nie słyszę, chciałbym serdecznie podziękować za ten czas spędzony na dzisiejszym komunikacie. Natomiast tradycyjnie chciałbym wszystkim solenizantom i jubilatom, którzy obchodzą nadchodzące tygodnie swoje święto, życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i oczywiście spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności, wszystkiego, co się szczęściem zwie. Natomiast wszystkich gorąco i serdecznie zapraszam na spotkanie w naszym oddziale wtorki, czwartki, każdy inny dzień tygodnia. Okazja zacna ku temu. K1N w dalszym ciągu pracuje. Jak już mówiłem wcześniej, nasi koledzy również na Caraiben Tour, ale i Przemek wybiera się na TI9 łamane przez 3Z9DX, także czas DX-ów jest zacny w wykonaniu członków naszego świętokrzyskiego działu terenowego, ale i jest cała masa DX-ów, o których Andrzej mówił, o które warto zawalczyć, a jest taka możliwość z naszego klubu również. Wszystkim życzę miłego wieczoru, udanego tygodnia
i zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie za tydzień. Tu Stefan Kłodek 7, Ludwik Kłodek Józef. Kłaniam się. Częstotliwość postawiam wolną.